Bardzo proszę, mamy już chętnego. Siostry i bracia, tak rzeczywiście się podzielić, bo to była mowa, że tramwajem można, można samochodem, nawet terenowym, a ja poszedłem quadem, prawda, zupełnie inną drogą niż tam nawet te odnośniki pokazywały. Może to będzie mi wybaczone, ale chciałem podzielić się tym rzeczywiście, dlatego że ledwie poszedłem sobie do kaplicy i ledwie położyłem tekst przed sobą, zanim się jeszcze pomodliłem, no ale w końcu modliliśmy się też tutaj razem wszyscy. Od razu przemówił ten tekst do mnie jednym słowem. To padło moje spojrzenie na ten tekst i razem, zobaczyłem słowo razem. No i tak już usłyszałem to w głowie i w sercu, to razem. I mówi, czytaj to dalej i pójdziesz tym tropem. Więc Rzymian 6:8, 11, prawda? Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. Z Nim, to znaczy razem z Nim. Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, to znaczy nie ma razem. W Chrystusie nie ma razem ze śmiercią. Nie ma wspólnoty z Chrystusem w śmierci. Nie ma trwania w śmierci. Z Chrystusem nie może być trwania w śmierci. Bo to, że umarł dla grzechu tylko raz. I znowu, nie ma z Chrystusem trwania razem w grzechu. Jest tu nie razem. Nie ma wspólnoty w grzechu. A że żyje, żyje dla Boga. Czyli znowu razem z Bogiem. Dla wspólnoty z grzechem umarliśmy razem z Chrystusem. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie, bo w Chrystusie żyje się dla wspólnoty z Bogiem. I na tle tego śmierć, umieranie i krzyżowanie, bo to jest jedna linia, idąc od Chrystusa, krzyżowanie, umieranie i śmierć, jest narzędziem operacji duchowej, rozdzielającej, odcinającej i przeszczepiającej. Rozdzielające zdrowe od chorego, odcinającej to, co chore, przeszczepiające to, co zdrowe, tak, aby się mogło rozwijać, a nie marnieć. W wersecie 11 jest kluczowa wskazówka, tym ostatnim, bo grzech ma taką naturę, że potrzebuje pożywki. Czerpie z mojego życia, osłabia moje istnienie. Jemioła na jakieś tam, nie wiem, topoli, huba na drzewach, które widzimy nieraz, wilk, rak na jabłoni czy innych owocowych drzewkach są obrazem tego, czym jest grzech. Wyczerpuje moją energię duchową, a jak nie ma energii, to nie ma światła. Ginie światło moich oczu, zapadają ciemności. Mateusz 6:22, taki mi się tekst nasunął wtedy. Światłem ciała jest oko, jeśli jest oko twoje chore, całe ciało twoje jest w ciemności. Jeśli więc światło twoje jest ciemnością, to jakaż to wielka ciemność, mówi Pan Jezus. Kiedy światło moje jest ciemnością? Wtedy, gdy ulegam złudzeniu, że grzech może być moim światłem. Nie? Jeśli dopuszczam grzech w moje serce, to tak jakbym chciał światło z niego dla siebie uczynić. Grzech zajmuje i opanowuje moje serce ciemnością. I dlatego moje życie jest wtedy smutne, wtedy nie jest szczęśliwe. Wtedy choćbym sobie wmawiał, tak jak to zatwardziały grzesznik sobie czasem może wmawiać, że to jest okej, że to w porządku, w świecie się porusza jak należy, to prawdziwego szczęścia w nim nie ma. Grzech zajmuje. Grzech nie jest, bo przypisujemy mu w tej chwili takie jakby działania, prawda, osobowe. Grzech nie jest osobą. On nie działa. Ja jestem osobą. To ja wprowadzam grzech do mojego serca.
Diabeł mi go podsuwa, a Bóg mi przypomina, ty możesz nad nim panować, tak jak to w Księdze Rodzaju czytamy. Grzech zezwolony, tak możemy go nazwać, czyli ten, na który ja się zgadzam, ten grzech taki, z którym nie walczę, można powiedzieć, że ma karnet stałego kibica w moim życiu. Siedzi nade mną i kibicuje, jak marnieje. Osiada na konarach mego istnienia, na pniu, który powinien być dla mnie filarem, a jest wątły i się chwieje i chyli ku upadkowi. Zajmuje korzenie mojego istnienia, zatruwa, zniekształca, niszczy owoce, które mogłyby być w moim życiu, wyjaławia całą naturę mego istnienia. Uderza w relacje moje z Bogiem, z bliźnimi i ze mną samym, moje wewnętrzne relacje. I już nie istnieje prawdziwe razem, czyli wspólnota i jedność z Bogiem, wspólnota i jedność z bliźnimi, jedność i zgoda z samym sobą. Dlaczego? Dlatego, że przez grzech zaprzeczam sam sobie, zaprzeczam swojemu człowieczeństwu, którego istota jest w tym, aby w nim było podobieństwo do Boga stwarzającego i żeby w nim było kształtowanie się na obraz Boga zbawiającego, na wzór Chrystusa, który jest obrazem Boga niewidzialnego. Co ogrodnik powie, patrząc na te wszystkie kłopoty z tymi pasożytami w ogrodzie mojego życia? Jakie jest lekarstwo na te huby, jemioły, wilki i raki? No, lekarstwo jest jedno, cięcie. Odciąć co chore albo wyciąć. Nie ma innego wyjścia. Czasem wystarczy może odciąć chorą gałąź, konar. Jeśli twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją. Ale generalnie potrzebne jest wycięcie. I we mnie stary człowiek musi umrzeć. Tak uczy święty Paweł. A o Chrystusie powiedzieli, on musi umrzeć. Dlaczego tak powiedzieli? Bóg w proroctwach to powiedział, dla nas uczynił go grzechem. Nawet obarczył go przekleństwem grzechu. Przeklęty każdy, kto zawiśnie na drzewie. I został zmiażdżony, aby powstać trzeciego dnia i żeby nas podźwignąć z naszych grzechów, żeby nam dać tę moc, po to, abym ja miał siły zadać śmierć mojemu staremu ja, ukrzyżować je. Właściwie trzeba powiedzieć, żebym miał siły zadawać i krzyżować ciągle to swoje stare ja, bo ta praca duchowa trwa nieustannie w moim życiu i towarzyszy mi aż do czasu śmierci. Zastanawiałem się tak po konferencji dopołudniowej, kiedy Piotr został zewangelizowany. Trochę rozmawiałem z ludźmi, no bo nie ewangelizuj, dopóki nie zostaje zewangelizowany. Kiedy Piotr został zewangelizowany? No i szukaliśmy różnych punktów, a powołanie, a kroczenie po jeziorze, a może to, a zesłanie Ducha Świętego. Wszędzie gdzieś taka podpowiedź już quasi apokryficzna mi przyszła do głowy z Quo Vadis, nie? Że tam u schyłku przed swoim męczeństwem jeszcze był ewangelizowany. Nie jest to potwierdzone, prawda, ale ta rozmowa z Panem Jezusem, uchodził z Rzymu przed prześladowaniami. Jezus idzie, dokąd idziesz, Panie? No, żeby mnie powtórnie ukrzyżowano, bo Ty uchodzisz z miasta. Wrócił i został ukrzyżowany. Więc my do końca, do śmierci, każdego dnia musimy się poddawać ewangelizowaniu, temu żyjącemu wciąż karygmatowi, bo jeżeli tego nie będziemy robić, to znowu nie będziemy gotowi do ewangelizowania. Nie ma czegoś takiego, że to się stało raz i potem już mam spokój. Musi być w moim życiu nieustannie, właściwie w moim życiu każdego dnia musi być Wielki Piątek i zarazem z tą dziewiątą godziną dnia, która ciemność burzy niesie i trzęsienie pękających skał, rozdartych zasłon. Nie jedna skała musi we mnie pęknąć, nie jedna zasłona musi być zerwana w moim sercu, żeby światło Ducha Świętego do mnie dotarło.
a jednocześnie, żeby mógł być we mnie jednocześnie właśnie obok tej godziny Wielkiego Piątku, poranek dnia trzeciego i trzecia godzina dnia zwieczernika. Wtedy powstaje we mnie nowe ja, nowy człowiek, zdolny w tym momencie do prawdziwego razem, do wspólnoty jedności z Bogiem, z bliźnimi, do jedności zgody z samym sobą, dopóki znów nie uchylę drzwi, za którymi u progu grzech leży i waruje jak pies, kiedy by się tylko wślizgnąć i za którymi to drzwiami ryczący lew krąży, szukając kogo by pożreć. Lecz moc moja w Panu, i tu jest tekst piękny z Izajasza 40:21-31, który sobie polecam przeczytać, bo już teraz nie będę przedłużał. Moc moja w Panu, tam są te piękne słowa o tym, właśnie też nawiązań do pierwszej konferencji. Czy nie widzieliście, czy nie słyszeliście, czy wam tego nikt nie ogłosił, jak Bóg uformował ziemię i potem jest wymieniona to całe działanie Boże, jednocześnie nasze i na końcu to, że ta moc od Boga przychodzi, jesteśmy jak orły, które biegną, tam biegniemy bez zmęczenia nieustannie przez całe nasze życie. Chwała Panu. Dziękuję bardzo. Czy jest jeszcze ktoś, chciałby się? Proszę bardzo. Prosimy, żeby mówić ciut krócej, żeby jeszcze może więcej osób mogło się wypowiedzieć. Dobrze? I jeszcze zanim brat dojdzie do mikrofonu. Jest wiele sposobów, żeby się modlić z Pismem Świętym. Skrutacja, myślę, że jest o tyle, ma swoistą cechę, że nas jakby wiąże trochę, żeby bardziej się trzymać czytań i mówić bardziej konkretnie o owocach. Konkretnie, że te owoce, które rysowaliśmy na kartce, żeby mówić konkretnie o swoim życiu. Nie? Jaki konkretny fakt, na przykład, jak ksiądz mówił, żeby odciąć chore gałęzie, ale konkretnie, co w swoim życiu chciałbym odciąć? Proszę bardzo. Nauka ta zasługuje na całkowitą wiarę uznania, że Jezus Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Gdybym dziś powiedział, że nic w moim życiu się do tej pory nie dokonało, no to bym kłamco był i zaprzeczał temu, co się uczyłem przez te 30 lat. Ale dzisiaj, odczytując to, nasze to całe spotkanie, to rano, ilekroć wstaję ja, to tylekroć słucham Pana. A może inaczej, to Pan mnie budzi, wstań, módź się. I takie słowo rano przyszło, lepiej być świadomym kotem niż nieświadomym lwem. Bo jeżeli jestem świadom swojej słabości, to zwracam się do Pana. Panie, mnie uzdrów. Z czego mnie dziś Pan uzdrowił? Umocnił moje zwątpienie w to, że to miejsce, w którym Pan mnie wyznaczył przed laty, ono mocno osadził w tym. I dzisiaj mogę powiedzieć śmiało i z całą mocą, dziękuję Panie, że jestem taki, jaki jestem. Dziękuję Ci Panie, że jestem tu, gdzie jestem, bo objawiłeś mi, po co tu jestem i dlaczego tu jestem. Chwała Panu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś by chciał powiedzieć o swoim doświadczeniu ze skrutacji? Andrzeju, pewnie twoja kolej teraz. Tak? Zaczynamy od razu. Ksiądz biskup powierzył mi tutaj taki temat, który wydaje mi się, że jest bardzo ważny w naszym zgromadzeniu. W zeszłym roku generalnie temat dotyczy uznania wzajemnych potrzeb od strony duchowieństwa i ludzi świeckich. W zeszłym roku mówiłem na ten temat, bardziej sytuując sprawę od strony, czego świeccy oczekują w posłudze kapłanów,
w tym roku chciałbym może jeszcze bardziej zaakcentować sprawę etosu ludzi świeckich. Zanim jednak zacznę, przejdę do słowa, chciałbym prosić was o chwilę modlitwy, żeby Pan Bóg dał mi właściwe słowo i żebyśmy mogli rzeczywiście w tym słowie się zanurzyć. Zanim dotknę tego zasadniczego tematu, chciałbym tutaj jeszcze podkreślić, że odniesieniem wspólnym dla podjęcia tego tematu jest dla nas wizja Vaticanum Secundum i ona właściwie jakby wyznacza tą wspólną platformę, co do której odnosimy się. Przyjęcie wizji też zakłada wprzęgnięcie się w pewne wartości podstawowe, które legły u fundamentu Soboru, biblijne wartości i właściwie na nich zbudowanie swojej własnej tożsamości. Zresztą na samym początku nawoływanie najgłębsze Soboru było właśnie związane z tym, aby każdy z wiernych katolików podjął wysiłek odnowienia, odbudowania katolickiej tożsamości. Historia też mojego życia pokazuje, że rzeczywiście, aby ten dialog był możliwy i żeby był owocny, żeby był wyznaczał przyszłość, musi być ugruntowany mocno właśnie w tej woli pozyskiwania na nowo swojej tożsamości. I tak wydaje mi się, że te ostatnie 40 lat w naszym Kościele mogło się wydawać takim czasem, w którym niewiele było widoczne na zewnątrz, jednak od wewnątrz tutaj dokonywała się bardzo taka poważna rewolucja dotycząca tożsamości. I właściwie w przyjęciu tej tożsamości zawiera się nasze podstawowe nawrócenie. Tutaj też moja taka uwaga, że czasami wydawało się, że ten Sobór wyprodukował materiały, dokonał pewnej refleksji, przeglądu życia Kościoła i że tak naprawdę to można powiedzieć na nowo życie Kościoła zostało sformułowane. Oznaczałoby to, że Sobór był pewną przygodą w dziedzinie intelektualnej, w dziedzinie teologii, że właściwie dał nowe możliwości, nowe perspektywy widzenia, dodał coś, do czego, co już było. No i w zasadzie i jedno to, co było, jest uprawnione i to, co jest uprawnione. I właściwie, że stoimy przed jakimś wyborem, w którym możemy wybierać coś z tej wizji, coś poza tą wizją. Wydaje mi się, że jednak dzisiaj papież Franciszek szczególnie nie pozostawia nas tutaj w obliczu wątpliwości, że wizja domaga się jednak naszej osobistej reakcji i że ta ostateczna reakcja to jest właśnie nawrócenie i że przyjęcie tej wizji oznacza też i odejście od pewnej innej wizji i ona wspólnie wyznacza nam dalszy kierunek postępowania. To też w sumie dzisiaj wyznacza też i ten termin, nowy termin, który pojawił się nawrócenia pastoralnego. Nawrócenia pastoralnego, które dotyczy duchowieństwa, dotyczy księży, ale to, co jest ciekawe w Evangelii Gaudium, tutaj papież Franciszek wprowadza też i ten termin pracowników
pastoralnych, czyli w sumie tych wszystkich, którym Bóg złożył na serce odpowiedzialność za Kościoła i którzy podejmują tę odpowiedzialność za Kościół. Także w sumie dotyczy to nas wspólnie razem. Także w tej refleksji, którą chciałbym tutaj pociągnąć dalej, rzeczywiście nie aspiruję do tego, żeby ten problem, który jest złożony i delikatnym problemem, wyczerpać go, ale po prostu zarysować pewien fundament. O co by tu chodziło, jeżeli chodzi o pozyskiwanie naszej tożsamości? Po pierwsze, nasza nowa katolicka tożsamość, jeżeli chodzi o obraz Boga. Wezwanie do odnowienia obrazu Boga. Wieloraka koncentracja na Bogu. Ze sprawą przede wszystkim Ducha Świętego, który został nam dany za cenę krzyża, o którym mówiliśmy wczoraj, w miłosiernej miłości Ojca. Z tym się wiąże nasza fundamentalna, podstawowa tożsamość synów i córek Ojca, najwyższa godność i największe poczucie równości w ciele Chrystusa. Stąd też rodzi się nasza fundamentalna relacja braterstwa wobec siebie nawzajem. I właściwie w obliczu tej godności, którą wszyscy razem niesiemy, nic nie można dodać, co by po prostu ten fundament mogło naruszyć i zmienić. Stąd też wywodzi się nasza postawa przyjaciół i sług Jezusa Chrystusa, starszego brata, który nam wierzę przewodzi i oznacza w naszym życiu wejście pod panowanie Jezusa Chrystusa. I tutaj rzeczywiście dokonuje się jedno z najpotężniejszych nawróceń. Wielki nieznany Duch Święty staje się jawny i obserwujemy, w jaki sposób to, co jest zreformowane, staje się odnawiane dzięki nowemu wylaniu Ducha Świętego, który jakby ratyfikuje wizję Soboru Watykańskiego II. Ta ratyfikacja jest uznana i błogosławiona przez kolejnych papieży. Przechodzimy od Jezusa, który jest Bogiem, który opuścił nas i w związku z tym Kościół jest jakby ubezpieczalnią, przepraszam tutaj za pewne przeakcentowania, które prowadzi nas do nieba. W miejsce tego rzeczywiście pozyskujemy Jezusa, który jest Panem i Zbawicielem naszego życia. I chodzenie w posłuszeństwie Jemu sprawia nie tyle nadzieję, że kiedyś my się dostaniemy do nieba, ile że całe nasze życie będzie sprowadzaniem nieba na ziemię. Oczywiście tutaj cała aktywność, aktywna obecność Boga w mocy Ducha Świętego przeformułuje nasze myślenie dość głęboko. Akcentowanie obecności Jezusa jako kodu moralnego, w kodzie moralnym, w doktrynie, jako drogi, jako prawdy, za którą trzeba iść, skoro ją uznajemy, znajduje swoje zwieńczenie w tym, że Jezus jest życiem, że właściwie to życie wyznacza kolejny etap naszego nawracania się, ukierunkowanie i uwarunkowanie naszej aktywności. Okazuje się, że około 40% katolików zaledwie jest przekonanych, że po prostu chrześcijanin może mieć żywą, osobistą relację z Jezusem jako Panem i Zbawicielem. Jestem cały świadomy tego procesu dochodzenia do udzielenia młodym ludziom doświadczenia wiary, doświadczenia żywego Boga, jaki przyszedł ksiądz Wojciech Blachnicki, ponieważ 25 lat razem z nim pracowałem, żeby potem przez 20 lat kolejne rozpocząć i kontynuować też jego dzieło w tym swoim wymiarze. Jestem świadomy tego, jak zafascynowany był ksiądz Franciszek odkryciem mocy, która płynie rzeczywiście z wchodzenia młodych ludzi, katolików w Polsce pod panowanie Jezusa Chrystusa, przyjęcie tego panowania i wszystkich konsekwencji, łącznie z tym, że Duch Jezusa tym, którzy są posłuszne Ojcu, był wylewany niezależnie od tego, czy po prostu byli świadomi tego, czy nie. Tutaj, jeżeli chodzi o aktywność naszą, wydaje się, że
wprowadza, że Bóg wprowadza nas tutaj w głębokie odpocznienie po to, żeby być pouczanym. I tutaj całe doświadczenie uczniostwa zakorzenionego w Słowie Bożym, w podstawowej misji i za sprawą świadectwa, które Duch Święty wzbudza w nas. Co za tym idzie, jest to po prostu głębokie nawrócenie dotyczące sposobu realizacji władzy w Kościele, dotyczący sposobu samej aktywności w Kościele. I właściwie wydaje się tutaj, że rewolucyjnym jest nawet w obliczu minionego myślenia to stwierdzenie, że wszyscy są powołani, że wszyscy mają udział w tym samym namaszczeniu i że wszelka aktywność dokonuje się w postawie służby Chrystusowi. A skłonność do kontrolowania coraz bardziej zmienia się w postawę rozeznawania. Wreszcie nawrócenie jest związane z naszą orientacją wobec ostatecznych celów. Nasze życie nieustannie nadzieją powrotu Pana w chwale. Chrystus w nas jest nadzieją chwały, że ostatecznie my w Chrystusie. Tutaj na tym etapie dokonuje się bardzo głębokie nawrócenie Kościoła, jeżeli chodzi o wyrzeczenie się teologii zastąpienia. I to właściwie nawrócenie w tym wymiarze sprawia, że Jan Paweł II oficjalnie Kościół powołuje do postaw pokutnych i do postaw nawrócenia. Także widzimy, im bardziej ta wizja dojrzewa w nas, tym bardziej ta świadomość pokuty i nawrócenia ujawnia się. W wymiarze eucharystycznym pojawia się ta cała świadomość budowy wspólnoty w Chrystusie, koinonia en Christo, zaangażowanie w procesie organicznego wzrostu ciała Chrystusa, odejście od myślenia o Kościele w kategoriach instytucji, machiny, maszynerii, ale budowy świadomości Kościoła o kluczowe terminy, jakim jest słowo sakrament, a później dochodzi jeszcze słowo charyzmat. Wreszcie ustanowienie chrztu jako głębokiego fundamentu, na którym osadzona jest Eucharystia jako z kolei źródło i szczyt, w zależności od tego, jak głęboko wejdziemy w tożsamość naszego chrztu, na tyle będziemy tutaj mogli mówić o źródle i szczycie w Eucharystii. W wymiarze ekumenicznym tutaj nawrócenie dokonywało się najdłużej i jest być może najbardziej brzemienne. Uznanie wyznawców Chrystusa za braci w wierze, z którymi posiadamy jedność, co prawda niepełną, ale jedność, która jest i jedność, która ma prawo się manifestować. Zaangażowanie w służbie jednania, zaangażowanie wolne od kontrowersji, z uwagi na wierność Jezusowi, wierność braciom i siostrom, aż w jedności ducha dojdziemy do jedności wiary. Tutaj to nawrócenie jest naprawdę widoczne od widzenia wyłącznie w kategorii heretyków do widzenia w postawie braci w wierze. Jakiekolwiek zabiegi teologiczne robilibyśmy tutaj, to po prostu nie sposób dojść z jednego punktu do drugiego, nie mówiąc o elemencie nawrócenia. Uznanie przy tym samym naszych win w procesie podziału, no i wejście w pokutę. Tutaj nasza tożsamość budowana w kontekście konfesyjnym, w kontekście kontrowersji jest taka, że jestem katolikiem, to znaczy jestem nieprotestantem. No i w tej sytuacji następuje konflikt lojalności, czy lojalność kościelna, czy lojalność Panu Jezusowi. Gdzieś echem tego jest właśnie to stwierdzenie, później Jezus tak, Kościół nie. Lojalność ucznia, lojalność misjonarza, to widzimy w nauczaniu papieża Franciszka, ona dopiero prowadzi nas do tej właściwej lojalności kościołowej, która jest konsekwencją przyjętego uczniostwa i przyjętej misji w Kościele. Także wybaczcie tutaj, że poświęciłem tu więcej uwagi tym elementom pierwszym, ale one po prostu są niesłychanie istotne w naszym patrzeniu i w naszym uzgadnianiu i harmonizowaniu wizji.
Możemy sobie wyobrazić z łatwością, że kiedy ktoś przystępuje do dialogu ekumenicznego z tą świadomością, że jestem katolikiem i jestem nieprotestantem, w związku z tym strzeżenie swojej tożsamości, która jest nieprotestancka, tak dalecego pochłania i to z góry już określa owoce takiego dialogu. Także widzimy, że ten konflikt w dziedzinie tożsamości nieprzyjętej głęboko do końca, on warunkuje, jak dalece jesteśmy w stanie w tę wizję wejść i tę wizję dalej żyć. No i tutaj pojawia się też element niesłychanie istotny, mianowicie godność laikatu. Wizja soborowa bardzo mocno akcentuje godność każdej osoby ludzkiej. I tutaj właściwie z szacunku wyrażonego przez dokumenty soborowe dla laikatu, mające swój fundament filozoficzny w godności osoby ludzkiej, swój fundament teologiczny w sakramencie chrztu i w obecności działania Ducha Świętego w każdym chrześcijaninie, dochodzimy do wniosku, że nie jest możliwe odnowa Kościoła bez jednoczesnego rozpoznania godności ludzi świeckich i zaakceptowania ich roli w Kościele. I to jest właściwie jakby punkt wyjścia dla myślenia soborowego, żeby przypomnieć jeszcze skąd przychodzimy. Przypomniała mi się taka historia z kardynałem Newmanem, który właściwie jest takim dwudziestowiecznym prorokiem zaangażowania ludzi świeckich w Kościele, którzy pracował nad doktryną sensus fidelium, czyli zdolności rozpoznawania prawd objawionych, która spoczywa na całym ludzie Bożym. Napisał on kiedyś tak, chociaż w sprawach wiary świeccy stanowią jedynie zwierciadło, czy też echo duchowieństwa, to jest coś w pastorum fidelium conspiratio, czyli we współdziałaniu pasterzy i wiernych, czego nie ma wyłącznie pośród pasterzy. I właściwie tutaj on bardzo mocno uwrażliwiał Kościół na wzrastającą kwestię spraw świeckich. Jeden z jego oponentów, Monsignor Talbot, angielski prałat w Rzymie, w odpowiedzi arcybiskupowi Minsteru Meningowi na pytanie, co jest domeną ludzi świeckich, odpisał w ten sposób. Polować, strzelać i bawić się. W tych kwestiach posiadają oni zrozumienie, ale nie mają oni żadnego prawa mieszać się w sprawy kościelne. Newman wyraźnie widział niebezpieczeństwo bierności, w jaki popada laikat, nie będąc rozbudzony do studium, nie będąc rozbudzony do życia wiarą. I właściwie tutaj posyłał swoje ostrzeżenie. Twierdził on, że jeżeli po prostu nic w tym kierunku nie zrobimy, to po prostu warstwy wykształcone popadną w indeferentyzm, natomiast warstwy ubogie co najlepiej w zabobon. Oczywiście to też zainspirowało później Piusa XI przed II wojną światową do tego, żeby zwrócić się ku świeckim w tak zwanym apostolacie świeckim. Wynikało to też z zewnętrznych obaw, ponieważ komuniści wiedzieli, w jaki sposób aktywizować masy. Upadek epoki monarchicznej sprawiał to, że coraz bardziej elementy demokratyczne i słowo każdej osoby zaczęło się liczyć. To wszystko w sumie zrodziło koncepcję apostolatu ludzi świeckich. Co to oznaczało? Oznaczało to, że po prostu Kościół ma prawo, kapłani, duchowieństwo ma prawo powoływać sobie spośród gorliwych świeckich swoich współpracowników, aby pomagali klerowi w ich posłudze. Z tego myślenia zrodziła się akcja katolicka. Sobór Watykański II wnosi tutaj istotną zmianę w samorozumienie ludzi świeckich w Kościele. Mianowicie wyraża się ona z tym, że twierdzi, iż zakorzenienie i powołanie świeckich jest w ich chrzcie. Akcentuje, że oczywiście są oni ludźmi autorytetu i w autorytecie papieża, biskupów i kapłanów, jednak z drugiej strony ich aktywność jako ochrzczonych wierzących nie zależy od upoważnienia czy też zezwolenia danego im przez kapłana lub biskupa.
W Konstytucji o Kościele czytamy, że świeccy, uczeni na swój sposób, stają się uczestnikami kapłańskiego, prorockiego, królewskiego urzędu Chrystusowego. Ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie. Tutaj jeszcze raz chciałbym przypomnieć, jak katechizm Kościoła katolickiego naucza na temat konsekwencji chrztu. Są one następujące. Przebaczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów popełnionych osobiście i narodzenie się do nowego życia, poprzez które człowiek staje się adoptowanym synem Ojca, członkiem ciała Chrystusa, świątynią Ducha Świętego i z uwagi na powyższe zostaje przyjęty do zgromadzenia Kościoła ciała Chrystusa i ma udział w kapłańskiej posłudze Chrystusa. Także każdy chrześcijanin otrzymuje dar Ducha Świętego i upodobniany jest do Jezusa Chrystusa jako syn albo córka Ojca. W związku z tym nie możemy uważać faktu bycia świeckim chrześcijaninem jako gorszego powołania. Co więcej, Sobór wspomina o profetycznej roli świeckich i mówi o nich jako o świadkach, o zwiastunach wiary, a jedyne miejsce w Lumen Gentium, gdzie jest wspomniana ewangelizacja, to właśnie przy okazji omawiania spraw ludzi świeckich. Także świeccy nie potrzebują zgody na to, aby się modlić, świadczyć o swojej wierze i spotykać się z innymi chrześcijanami. To ostatecznie wyraziło się w katolickiej historii, w daniu katolikom świeckim prawa spotykania się i formowania stowarzyszeń. Dar Ducha Świętego pobudzający i dający odnowę w Kościele w Visi Vaticanum Secundum obala szeroko zakorzenione katolickie założenie, że jeżeli ktoś chce być świętym, to powinien być kapłanem. Muszę powiedzieć, że wiele razy, gdziekolwiek się znajdowałem w moim życiu i opowiadałem o tym, co chcę robić, to właściwie powstawało ciche pytanie, a może jednak chcę zostać księdzem? I właściwie tutaj był krąg jakby zamknięty. Jeżeli ktoś, to właściwie też się wiąże z obaleniem też i etyki dwustopniowej, która właściwie niosła w sobie zarzewie takiego myślenia, że kazanie na górze jest do wypełnienia tylko dla tych, którzy w sposób szczególny powierzają się Panu, a nie odnosi się do całego ludu Bożego. Wszyscy ochrzczeni powołani są do świętości. Lumen Gentium, między rozdziałami katolicy świeccy i zakonnicy, wstawia rozdział poświęcony powszechnemu powołaniu do świętości w Kościele, aby tę kwestię jeszcze bardziej uwyraźnić. Jeżeli chodzi o to szczególne powołanie do świętości w przypadku życia zakonnego, to wyraźne rozstrzygnięcie jest takie, że to powołanie do świętości musi być widziane w kontekście powołania szerszego, powszechnego powołania do świętości wszystkich. Istotną rolę w kwestii spojrzenia na świeckich wniosła rzeczywiście debata o charyzmatach, nowym terminie, nowej rzeczywistości, której katolicy świeccy nie byli zupełnie świadomi. Obecnie biskupi już szeroko widzą, uznają i rozpoznają rzeczywistość charyzmatów i obok słowa i sakramentu charyzmaty stanowią konstytutywny element rozwoju Kościoła. Konstytucja o Kościele w 12 rozdziale czytamy, że Duch Święty rozdziela między wiernych wszelkiego stanu, także szczególne łaski. To też widzimy w tutaj cały proces związany z rozwijaniem się etosu ludzi świeckich, jednoczesnego odchodzenia od klerykalnego spojrzenia na Kościół i jego posługę. Rzeczywiście ten punkt 12 Konstytucji Kościoła jest tutaj niesłychanie ważny. Jeszcze raz pozwolę sobie go szerzej zacytować. Czyli on świeckich zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła zgodnie ze słowami. Wszystkim zaś objawia się Duch dla dobra.
Dalej echo tego stwierdzenia znajdujemy w konstytucji, w dekrecie o apostolstwie świeckich. Z przyjęcia tych charyzmatów, nawet zwyczajnych, rodzi się dla każdego wierzącego prawo i obowiązek używania ich w Kościele i w świecie dla dobra ludzi, budowania Kościoła w wolności Ducha Świętego, który wieje tam, gdzie chce. Także widzimy, tutaj mamy język, który jeszcze daleko nie dotarł do świadomości ludzi świeckich. Język praw i obowiązków ludzi świeckich we wzrastaniu w swoich charyzmatach i nacisk na wolność Ducha Świętego. Teologiczny, głębszy aspekt rzeczywistości charyzmatów jest taki, że to powszechne powołanie do świętości powszechnie też było rozumiane jako rzeczywistość bardzo bierna. Po prostu darzenie miłością, modlenie się dla innych, jak można powiedzieć, poprawiona forma lepszej aktywności w Kościele niż polowanie, strzelanie i łowienie. Nauczanie o charyzmatach podkreśla zdecydowanie, że świeccy są powołani do aktywnego wkładu w życie Kościoła i jego misji. Tym samym aktywność duszpasterska tych, którzy pełnią odpowiedzialność hierarchiczną, przesuwa się od kontroli w kierunku rozeznania. Czytamy, że wydawanie sądu o prawdziwej naturze tych darów należy i należytym ich używaniu należy do odpowiedzialnych. I jeszcze omawiając tą historię rozwoju, to co chciałem wspomnieć o jednym takim napięciu, które przez ostatnie lata towarzyszy temu procesowi spojrzenia na świeckich. Mianowicie Sobór Watykański II podkreślił, i to właściwie było już wcześniej w mentalności kościelnej, że świeccy mają odnaleźć swoją rolę w świecie, w przeciwieństwie do kleru i zakonników, do których należy realizowanie tej roli w Kościele. I to oczywiście znajdujemy w Lumen Gentium, w dekrecie apostolstwie świeckim, w Gaudium et Spes. Po prostu ramy tego wystąpienia nie pozwalają, żeby to jakoś szerzej rozwijać. Niemniej jednak jednocześnie w Vaticanum Secundum w dokumentach mamy także początek, można powiedzieć, mniej świeckiego spojrzenia na laikat. I najbardziej oczywistym właśnie tutaj wydaje się to nauczanie o charyzmatach. Zasady zapewniające wierzącym wszystkich środowisk w Kościele miejsce w realizacji ich misji. W latach posoborowych, w związku z pojawiającymi się ruchami posoborowymi, to napięcie się po prostu zaczęło pogłębiać. Ponieważ rosło zaangażowanie ludzi świeckich w misję Kościoła, poza tymi zarezerwowanymi dla osób wyświęconych. To napięcie ostatecznie ujawniło, że to katolickie delegowanie świeckich do pracy w świecie stanowiło często taką zamaskowaną formę klerykalizmu, który w efekcie wyłączał świeckich z bardziej znaczącego uczestnictwa w misji Kościoła, co też i podkreśla obecnie myśl Franciszka. Wydaje się, że było to zakorzenione w szeroko rozpowszechnionym założeniu, że świeccy mają nie pośrednio, ani jawnie dawać świadectwo sobie Chrystusa. I właściwie zarysował się taki obraz, można powiedzieć, nie tyle nawet wypowiedziany do końca i analizowany, ale jakoś tak w powszechnym myśleniu przyjęto, że duchowieństwo, które to są ci, którzy mówią otwarcie o Chrystusie, o Kościele, w Kościele, natomiast do świeckich należy pośrednio dawanie świadectwa Chrystusowi. No i właściwie to nie wytrzymało próby konfrontacji spójności, zresztą nauczania Kościoła Soboru Watykańskiego II. Oczywiście ważną kwestią jest obecność ludzi świeckich. Niesłychanie ważne jest dawanie ich świadectwa w miejscu, w którym są, ale jednocześnie dzieło Ducha Świętego w Kościele ujawnia, że również niezbędne jest ich zaangażowanie w Kościele. I ostatecznie można by powiedzieć, że to napięcie pomiędzy zaangażowaniem świeckich w społeczeństwie i w Kościele jest
immanentne dla Kościoła, jest niezbędne, ponieważ stanowi ono z jednej strony ochronę Kościoła przed klerykalizmem, a z drugiej strony stanowi ochronę Kościoła przed dystansowaniem się od świata i praktyczną w nim nieobecnością. Także to wydaje mi się, że to jest bardzo brzemienne, dlatego poświęciłem więcej uwagi jeszcze temu napięciu. Ono jest, było bardzo widoczne też podczas CCC, kiedy zaczęliśmy mówić o wyjściu Kościoła do świata i potem nagle okazało się, że cała nasza dyskusja, refleksja znowu skończyła się w Kościele. Oczywiście temu wiele uwagi poświęcał papież Benedykt XVI, który wyraźnie kilkukrotnie wspominał, że dawanie słowem i czynem świadectwa chrześcijanom poza katolikom w świecie, że to należy do ich ważnego zadania. Znamienne było też słowo arcybiskupa Fisichelli w Kostrzyniu na Kongresie Nowej Ewangelizacji, stwierdzenie takie dość przemawiające, mówiące o tym, że misja poświęcona świeckim, zakorzeniona w czci i bierzmowaniu, jest udzielona wiernym bez możliwości subdelegacji. W związku z tym nie można na nikogo w żaden sposób przerzucić tej misji i właściwie to jest dana nam odpowiedzialność. Tę fazę tego wystąpienia chciałbym zakończyć jeszcze zacytowanie w Ewangelii Gaudium papieża Franciszka, 102 punkt, mówiąc o świeckich. Świeccy stanowią olbrzymią większość ludu Bożego. W ich służbie pozostaje mniejszość wyświęconych szafarzy. Wzrosła świadomość tożsamości oraz misji ludzi świeckich w Kościele. Dysponujemy licznym laikatem, choć niewystarczającym, laikatem z zakorzenionym poczuciem wspólnotowym i wielką wiernością, zaangażowaniem w miłości, z miłością w katechezę i celebrowanie wiary, ale uświadomienie sobie tej odpowiedzialności laikatu wypływającej z chrztu i bierzmowania nie przejawia się w ten sam sposób we wszystkich stronach świata. W niektórych wypadkach z uwagi na to, że nie zostali oni uformowani, aby podjąć ważną odpowiedzialność, a w innych przypadkach nie znajdują miejsca w swoich kościołach partykularnych, by się wypowiedzieć i działać z powodu nadmiernego klerykalizmu pozostawiającego ich samych na marginesie decyzji. Nawet jeżeli zauważa się większe uczestnictwo w wielu posługach świeckich, zaangażowanie to nie znajduje odzwierciedlenia w przenikaniu wartości chrześcijańskich do świata społecznego, politycznego i ekonomicznego. Wiele razy ogranicza się do zadań wewnątrzkościelnych bez rzeczywistego zaangażowania w zastosowanie Ewangelii, w przemianę społeczeństwa. I kończy papież, formacja świeckich oraz ewangelizacja kategorii zawodowych i intelektualnych stanowią bardzo ważne wyzwanie duszpasterskie. Także widzimy w tym momencie, że wizja Soboru Watykańskiego II wspólnoty duchowieństwa i świeckich stawia bardzo wyraźnie przed nami wyzwanie do budowania fundamentu wspólnego braterstwa. I to wydaje się być nieodłączne. Bez tego można powiedzieć bardzo wiele tematów związanych z nową ewangelizacją, z zaangażowaniem, po prostu pozostanie w dziedzinie idei. Oczywiście ten fundament wynika ze wspólnoty zadań, ze wspólnoty wezwań, przed którymi stoimy. I jest to wezwanie podstawowe. Drugie podstawowe wezwanie to zasada komplementarności, aby tutaj każdy podjął swój własny dział pracy, abyśmy po prostu potrafili nawzajem dopełniać się w zadaniach, które jesteśmy w stanie podjąć. Wreszcie to wezwanie do zmiany perspektywy wynikające z faktu, że wszyscy jesteśmy powołani, wszyscy mamy udział w jednym, tym samym namaszczeniu. No i tutaj można by powiedzieć, ukryta jest jeszcze raz przestroga przed klerykalizmem. I chciałbym tutaj dodać jedną rzecz, że z jednej strony klerykalizm może wyrażać się właśnie w odmowie budowania braterskich relacji jako fundamentu wynikającego z chrztu i równej godności wszystkich członków, ale z drugiej strony na płaszczyźnie aktywności Kościoła może wynikać on z przerzucania i niepodejmowania odpowiedzialności przez ludzi świeckich.
W związku z tym przerzucane są one na duchowieństwo. Można powiedzieć, że pewne postawy klerykalne są właśnie produkowane poprzez niesamowitą, autentyczną bierność ludzi świeckich, z czym mamy po prostu do czynienia na co dzień. Także zasada, jaką stawia przed nami tutaj Sobór Watykański II, to jest taka, aby świeccy odnaleźli na nowo swoją godność i odpowiedzieli właściwie na powołanie powierzone w posłannictwie Kościoła. Natomiast prezbiterzy tak powinni przewodzić, aby nie szukając swego, lecz tego, co należy do Jezusa Chrystusa, współdziałali z wiernymi świeckimi i zachowywali się pośród nich na wzór mistrza, który między lud przyszedł, aby nie aby mu służono, ale aby służyć i duszę swoją oddać na okup za wielu. Zasadnicza kwestia i całe te rozważania wynikają z faktu, że Chrystus swoją zbawczą misję przekazał całemu Kościołowi jako wspólnocie ludu Bożego. Tutaj ostatecznie nauka Soboru w tej kwestii zwieńczona jest kwestią powszechnego kapłaństwa wiernych, które rozpatrywane tradycyjnie były jako pewnego rodzaju rozcieńczone kapłaństwo hierarchiczne, czy też niewłaściwe kapłaństwo. Obecnie to wysuwa się na pierwszy plan jako wspólne i podstawowe kapłaństwo całego ludu Bożego i wszyscy wierni stają się świętym królewskim kapłaństwem. Nie ma zatem żadnego człowieka, który by nie uczestniczył w posłannictwie całego ciała, lecz każdy ma nosić w sercu swoim Jezusa jako światłość i duchem proroctwa dawać świadectwo o Jezusie. Także to kapłaństwo wspólne ludu Bożego obejmuje świeckich i kapłanów i pozostaje w ich życiu czymś podstawowym. I tutaj też i pewien zabieg również czyni Sobór, który stawia wszystkich braci i siostr w obliczu Chrystusa, pasterza i głowy i podstawową ich tożsamość formułuje, używając obrazów biblijnych ludu Bożego i ciała Chrystusa w miejsce tradycyjnych terminów jak kler, laikat czy duchowieństwo i świeccy. Teraz co z tego wszystkiego wynika dla nas w posłudze? Jeżeli popatrzymy na przeciętną parafię, to rzeczywiście istnieje niesamowita przepaść pomiędzy oficjalną teologią dotyczącą apostolatu ludzi świeckich, a przeżywanym doświadczeniem duchowym w większości zwykłych ludzi. Notowałem sobie z dokumentów Kościoła, jak powinno wyglądać oczekiwane, normalne życie katolików. Oczekiwane jest, że każdy katolik ma osobową relację z Bogiem, jest aktywnym członkiem żyjącym wiarą w parafii, wzrasta w poznaniu Pisma i nauczaniu Kościoła i jego historii, poznaje swój charyzmat i skutecznie nim posługuje dla wypełnienia swojego życiowego powołania, wie i rozpoznaje swoje powołanie i misję w świecie i jej z oddaniem służy jako służbie Bogu. Jest częścią wspólnoty innych oddanych świadomych katolików, która jest jego duchowym domem, z którego czerpie formację. Jest też częścią wspólnoty, która podejmuje ewangelizację i formowanie innych. I tutaj zostaje pytanie, czy to może być parafia? Nie? Jak rozumiemy teraz w tej sytuacji parafię? Właściwie tutaj ta podstawowa teza, którą widzimy w postępowaniu papieża Franciszka, to jest wyniesienie i odniesienie wszystkich, zarówno świeckich, jak i kapłanów, do postawy uczniostwa. Nie tyle
potrzeba na poziomie parafialnym związana istnieje na poziomie katechetycznym, ile na poziomie powoływania parafian do świadomego bycia uczniami i to uczniami, którzy obdarzeni są też i praktyką, ponieważ istnieje potrzeba takiej formacji w parafiach, aby świeccy, parafianie byli w stanie podejmować samodzielnie dzieła apostolskie. Tak jak Ewangelia, jak papież Franciszek sugeruje, że nie tyle potrzeba nam jest dzisiaj kościołów pełnych katolików, ile potrzeba nam katolików pełnych wiary i Ducha Świętego. Także jest tutaj pytanie, w jaki sposób stanąć w tym rozziewie między oficjalnym nauczaniem, a realnie przeżywaną relacją z Bogiem na płaszczyźnie parafii, ponieważ jeżeli tego nie zakwestionujemy i dalej będzie to dla nas jakimś normatywnym odniesieniem dla kultury parafialnej, to po prostu pozostawia coraz bardziej dewastujące konsekwencje. I w powszechnym myśleniu pastoralnym taka kategoria powoływania parafian na uczniów i misjonarzy Jezusa Chrystusa praktycznie nie funkcjonuje. Oczywiście jesteśmy w stanie być ustawieni na dobrej trajektorii z uwagi na to, że dziedzictwo ruchów, wspólnot, to stowarzyszeń niesie ze sobą odpowiedź na te wszystkie wyzwania, oczekiwania dotyczące świadomych, odpowiedzialnych katolików. I ta pionierska praca, która została wykonana, ona po prostu może ustawić Kościół na dobrej trajektorii i wiemy, można powiedzieć, jak iść. Tyle, że cały czas jest to kluczowe pytanie, czy rzeczywiście to dziedzictwo wyleje się na Kościół. Jesteśmy coraz bardziej świadomi, że kulturowy katolicyzm nie wystarcza, nie jest w stanie sprostać wymogom czasu i że wciąż mniej niż połowa katolików jest przekonana, że może mieć osobową relację z Bogiem. I zauważmy, że od czasów lineamentów zupełnie innym językiem rozmawiamy w Kościele, który nie tyle skupia nas na katolickiej tożsamości, ile na organicznym procesie wzrostu w wierze i stawaniem się uczniami Chrystusa. Właściwie tutaj dla nas ta refleksja jest dzisiaj najważniejsza, najistotniejsza, że nasi parafianie mogą mieć swoją tożsamość kościelną, wzrastając, można powiedzieć, kulturowo w świecie i w kontekście parafii. Mogą nawet pełnić znamienite pozycje, znamienite role w parafii. Z drugiej strony w ich życiu mogą nie dojść nigdy do momentu decyzji, do momentu opowiedzenia się i stania się uczniem Chrystusa. Także można by powiedzieć, że inna jest jakby ich kościelna tożsamość, a inna jest ich tożsamość w Bogu. I właściwie przez fakt, że nie mówi się o relacji z Bogiem na poziomie kultury parafialnej, jakby pozostaje pewna kultura milczenia, która jeszcze bardziej wzmacnia tę zaistniałą kulturę parafialną. Jeżeli oczywiście, bo mam takie doświadczenia, pojawiają się jacyś katolicy zaangażowani, którym się coś chce robić, jacyś entuzjaści, no to po prostu najprawdopodobniej są oni albo elitystami, albo emocjonalistami, a jeżeli są za bardzo napaleni, to pewnie protestantami, nie? I taka jest po prostu reakcja ze strony parafii w stosunku do ludzi świeckich, którzy podejmują w sposób bardziej zaangażowany swoją aktywność parafii. Nie ma możliwości nieświadomego uczniostwa. Uczniostwo musi być świadome. Jest to wspólna platforma, w której na zasadzie braterskiej i kapłani, i świeccy zaangażowani w misję Kościoła przystępują do budowy parafii. I tutaj wydaje mi się, że to jest ten moment istotny, jeżeli rzeczywiście chcemy przestawić parafię z życia, można powiedzieć, paradygmatem niemowlęcia, przez co rozumiem ich całe życie katolickie, które zostało sakramentalizowane, zasymilowane z parafią,
uaktywnione, ale bez fundamentu, ponieważ nigdzie w ich życiu nie ma momentu rzeczywistej decyzji na postępowanie za Chrystusem i bycie Jego uczniem. Przeniesienia z paradygmatu niewowlęcia do paradygmatu człowieka dorosłego, w którym ta cała inicjacja zostanie dopełniona decyzją, w której lojalność kościelna będzie służyła funkcji jego lojalności Jezusowi na poziomie bycia uczniem. Dlatego proszę Cię, Panie, abyś tutaj w tym miejscu, które sam sobie stworzyłeś, w tym gronie, w którym nas tutaj zebrałeś, obdarzył nas dalszą refleksją, abyśmy zrozumieli, kim jesteśmy. Dziękuję Ci, Panie, za każde błogosławieństwo, które spoczęło na każdej wspólnocie, gdzie zapanował duch braterstwa, duch dzielenia odpowiedzialności, duch dopełniania się, duch wspólnego zaangażowania w misji, którą nam razem powierzyłeś. Amen.